To dowiedziałem się dosyć późno, bo dowiedziałem się 16 października 1978 roku. Prawda? Wtedy się cały świat dowiedział o tym, że Karol Wojtyła jest, bo wiadomo z jakiego powodu. Powiem, że to było dosyć o tyle jakiś tam. Każdy pamięta ten moment, kiedy się dowiedział, że Karol Wojtyła został papieżem. Ja akurat dostałem nowy magnetofon, radio magnetofon Grundig. I z wielkim namaszczeniem włączyłem go do kontaktu i zacząłem poszukiwać fal radiowych rozmaitych. I szukając tych fal radiowych, trafiłem na falach krótkich na komunikat: Polak, Karol Wojtyło, kardynał Karol Wojtyła został papieżem. I z tą informacją pobiegłem do mamy i powiedziałem: Mamo, Polak został papieżem. I oczywiście mama pomyślała sobie, że jej syn konfabuluje, albo że coś mu się wydaje, albo że to nie jest możliwe, że to nie jest prawda. Także tej pierwszej wersji informacji nie przyjęła. Potem już oczywiście chwilę później, no już wiedziała, że to jest prawda. Więc to jest to moje pierwsze wspomnienie. I przy okazji wspomnienie też dumy. To znaczy, mimo tego, że Polska była komunistyczna, ale ja miałem wtedy, nie wiem, 13 lat mniej więcej, no to wydawało nam się, że Polska to nie jest kraj komunistyczny, bo nie myśleliśmy jeszcze wtedy o komunizmie, tylko myśleliśmy o tym, że Polska jest krajem nadzwyczajnym. Dlatego, że za cokolwiek się nie zabierała, to robiła to dobrze, prawda? To znaczy wygrywała w piłkę nożną. To był główny, prawda? Że wygrywała w piłkę nożną i w innych dyscyplinach. To znaczy wydawało się, że to jest takim, że Polska jest krajem sukcesu. Więc powiem, że to, że Jan Paweł II, że Polak został papieżem, to było dla mnie czymś aż takim prawie czymś takim, że to jest jakaś rzecz normalna, prawda? No, że Polacy zostają papieżami, że to tak się dzieje na kuli ziemskiej, że Polacy zostają papieżami. Niemniej pamiętam taką dumę, która jakby wstąpiła we wszystkich następnego dnia, jak gdzieś tam się spotkaliśmy w szkole, prawda? No to pamiętam dumę, która we wszystkich kolegach, prawda? Że szliśmy ulicą i mieliśmy ten fantastyczne poczucie takiej radości, że jest Polak, że jest papieżem, że jest coś nadzwyczajnego, prawda? To znaczy tą mistyczną okoliczność odnotowaliśmy następnego dnia. Jakby ta duma pozostała. Potem był rok 79. Ja mieszkałem przy Żwirki Wigury w Warszawie, czyli ulicy, która prowadziła na lotnisko. I te dni przed przyjazdem papieża do Polski były dniami nadzwyczajnymi, bo to właściwie było można porównać, nie wiem, może przesada tam do karnawału w Rio, prawda? Ale to było tak, że jakby po raz pierwszy, znaczy na taką skalę po raz pierwszy, wszyscy ludzie wyszli, prawda, na 3 dni z domów. Znaczy wyszli z domów w tym sensie, że chodzili po ulicach i patrzyli, jak udekorowane są, prawda? Cała ulica, jak jest udekorowana, i wszyscy byli tacy, jakbym powiedział, bardzo bezpośredni, bardzo spontaniczni, bardzo radośni. To znaczy, to były takie radosne chwile w życiu Aleja Żwirki Wigury w Warszawie. No, naprawdę było bardzo miło, i tak właściwie ludzie się jakby zaczęli poznawać, to może za dużo, ale w każdym razie to był taki moment, w którym jest ten świat anonimowy, komunistyczny, został światem wstrzępy rozerwanym, prawda? Bo kiedy było wiadomo, na których balkonach nie ma, prawda? To znaczy, że na tych balkonach, że tam gdzieś mieszkali czerwoni, i ci czerwoni byli w wyraźnej mniejszości. To znaczy, okazało się, że to jest jednak kraj katolicki, chrześcijański, że to jest kraj dumny, fajny, przyzwoity i tak dalej. To wszystko jakby się zamanifestowało w czasie tych 3 dni, czy był papież, czy oczekiwania, bo ten czas oczekiwania na przyjazd papieża najbardziej pamiętam.
I ten czas przejazdu oczywiście, ale ten czas przejazdu, to dynamika przejazdu jest duża. No to oczywiście były tłumy, były kwiaty, była radość, była stołeczka, były stołeczki, była taka okolicznościowa przepychanka, prawda, kto zobaczy, kto nie zobaczy, ale nie, to bardzo, bardzo piękne, bo i to się potem powtarzało. Muszę powiedzieć, że w 91 roku to była ta najdziwniejsza pielgrzymka Jana Pawła II, prawda, takie mamy wspomnienie, dlatego że bardzo dużo osób, właśnie takich, które mówiły, idziemy po Solidarność, prawda, czy po niepodległość, czy po wolność, odsunęła się, prawda? To był od Kościoła i od wiary i w konieczności, jakby Jan Paweł II przestał być im potrzebny. I to miało swoje znaczenie w środkach masowego przekazu, tak na dobrą sprawę. To znaczy, atmosfera była taka, że okej, prawda, wszystko żeśmy już, mamy tą wolność, mamy niepodległość, ale teraz właściwie co więcej, prawda, co nam może dać Jan Paweł II? Takie pytanie wisiało nad tą pielgrzymką. I ja pamiętam, bo już pracowałem wtedy w radiu i właśnie pamiętam rozmaite korespondencje, które dotyczyły już nie meritum w ogóle nauczania, prawda, tylko zaczęły dotyczyć baloników, prawda, ludzi, że starsi, że tacy, że to, że tamto, że jest jakaś ta Polska nowoczesna, prawda, którą reprezentuje, nie wiem kto, wszystko, nie bez nazwisk, ale jest ta Polska nowoczesna i jest Ciemnogród, bo wtedy była ta walka między Polską nowoczesną i Ciemnogrodem, która trwa, prawda, ciągle. I wtedy ta Polska nowoczesna powiedziała, że my wiemy, co chcemy, prawda? A Ciemnogród, no to Ciemnogród to Ciemnogród. Oczywiście nie było mowy, żeby, prawda, nie odnotować wizyty Jana Pawła II, no bo to bez przesady, prawda? No bo ten. I wtedy powiem, że słuchałem opisów, że, prawda, że tandetes się sprzedaje, prawda, że jest figurka Matki Boskiej z plastiku, albo lizak z Janem Pawłem II, albo balonik i tak dalej. Znaczy, jakby przez chwilę nastawiłem ucho na takie stwierdzenie, potem zacząłem, a potem wróciłem do źródeł. Wtedy nie byłem nawet na Agrykoli. Byłem nie uczestnikiem mszy na Agrykoli, ale byłem na Agrykoli, tak bym powiedział. Ale wróciłem do źródeł w tym sensie, że przyjechałem, oglądałem wszystkie msze w telewizji i słuchałem przesłania i pomyślałem sobie, no to co większość z nas pomyślało, znaczy no to znaczy zrozumiałem ten fundament, prawda, ten fundamentalne przesłanie, z którym przyjechał w 91 roku Jan Paweł II i właściwie do tej pory bardzo chętnie wracam do tej pielgrzymki z 91 roku. Budujcie na skalę, prawda? To znaczy jest fundament i jeżeli zapomni się w budowaniu demokracji, świata, relacji o fundamencie, o miłości, szacunku, wolności i jakby oddaniu, prawda, zawierzeniu, prawda? No to ta budowla będzie na piasku i rozsypie się, i rozpadnie. No to tak w skrócie, prawda, można powiedzieć. Do tych punktów najważniejszych, bym powiedział, msza na Błoniach w 2002 roku, prawda? To była najbardziej żywiołowa, najbardziej radosna i taka najwspanialsza msza, w jakiej uczestniczyłem. To było takie spotkanie jakby całego, powiedział, ludu, bo tam właściwie była cała Polska, prawda, z i Janem Pawłem II, i jednocześnie z Panem Bogiem. Już to na długi czas dawało człowiekowi tą radosną nadzieję, prawda? A ta radosna nadzieja jakoś się już wyczerpała w panu, czy nadal istnieje? Nie wyczerpała. To znaczy, radosna nadzieja się nie wyczerpuje, dlatego że to wynika z nauczania Jana Pawła II i nie tylko, wynika z Ewangelii przede wszystkim, prawda? To są źródła.
tej nadziei i radości, prawda? Gdyby nie ten 16 października 1978, to moje życie jakby wewnętrzne, duchowe i w ogóle wszystko, co się zdarzyło, byłoby zupełnie inne. To znaczy, nie mam wątpliwości, że ten świat, który tych przesłań, które zafundowała nam ta Polska komunistyczna, że właściwie on był bliski zwycięstwa. To znaczy, to było tak, że właśnie, prawda, to co mówiłem na początku, że Polska wygrywała w piłkę nożną, prawda? To było, prawda, bardzo ważne, a kto wie, czy nie najważniejsze. A reszta, czy w ogóle systemy wartości i tak dalej, było kompletne zamieszanie i tak naprawdę były przynajmniej w tym miejscu, gdzie ja byłem, to były na takiej, jak to się mówi, Równie równi, pochyłej. równi pochyłej i sobie jechały w dół. I to wybór Jana Pawła II i potem nauka Jana Pawła II, to wszystko po prostu zmiotła w przeciągu jednej sekundy, prawda? To znaczy w miejscu miękkim wsadziła kręgosłup, prawda? I potem ten kręgosłup miał rozmaite, prawda, znaczy, czy to był kręgosłup, czy wieża, ale, prawda, rozmaite piętra, prawda? I ci, którzy sobie, każdy na jakimś piętrze się zachował, ale każdy ten kręgosłup miał. Janowi Pawłowi II zawdzięczamy wszystko, że tak, bo można to wszystko dzielić, prawda, na rozmaite odnogi i mówić, ale tego nie, ale tego nie, ale tego nie. I oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ale generalnie rzecz biorąc, byśmy byli bigosem na jakimś stole, a nie bylibyśmy w 2007 roku, nie siedzielibyśmy przy tym stole. To jestem o tym głęboko przekonany. To, co łączy, w nas jest i my o tym wiemy, prawda? O tym, żeśmy się przekonali w dniu, w którym umarł Jan Paweł II, prawda? Ale nie tylko, bo w każdym momencie, który jest inny niż moment codzienności, jesteśmy czy w święcie, czy w dramacie, jesteśmy w stanie się odwołać do tej samej płaszczyzny. I uważam, że to jest bardzo dużo. To znaczy, to jest coś, co czyni z nas jakiś zbiór, o którym możemy powiedzieć, identyfikować się z tym zbiorem. Czy to jest wdzięczność, tego nie wiem, ale to mamy od Jana Pawła II, prawda? Że to jest wyznacznik, bo to jest tak naprawdę kanon tego naszego przeżywania, czy naszego odniesienia, prawda? Że wchodzimy do izby góralskiej, czy jesteśmy, prawda, w Suwalskim, czy gdziekolwiek indziej, to wiemy, że nas łączy jedno, że jak powiemy Jan Paweł II, to mamy ten sam rodzaj uczuć, w nas się wyzwala, prawda, uczucie wdzięczności, miłości, radości, wspomnienia, prawda, jak to przeżywaliśmy wspólnie. Czyli mamy to, właśnie to mamy. Nie wiem, czy to jest wdzięczność, no bo wdzięcznością jest nasze już indywidualne życie, prawda? Czy jesteśmy w stanie w tym indywidualnym życiu wykonywać gesty i robić rzeczy, które jakby nie płyną z tego naturalnego źródła, powiem naturalne źródło, czyli z egoizmu, prawda? Z egoizmu i tylko wyłącznie z takiego brania do siebie, prawda? Jeżeli gdzieś przekraczamy, jeżeli jesteśmy świadomi, że my to przekraczamy, bo jesteśmy na przykład chrześcijanami, to każde to przekroczenie jest jakimś małym hołdem dla Jana Pawła II, prawda? Bo on nas doprowadził do tego miejsca, gdzie my możemy coś przekraczać, prawda? Może nie wszystkich, no bo przecież chrześcijaństwo jest starsze niż Jan Paweł II, prawda? Ale to może nie powiem nam, to powiem mi, bo to będzie bardziej prawdziwe, no bo Jan Paweł II, jak umarł 2 kwietnia, prawda, to był moment, który znamy, pamiętamy, księga się zamknęła, prawda, to wszystko mamy przed oczami. Ale potem był czas, taki tak naprawdę czas wyciszenia. I ten czas wyciszenia moim zdaniem trwa. Dlatego, że nie można się w życiu publicznym powoływać na Jana Pawła II, chociaż się powołują oczywiście.
Dlatego, że to brzmi koniunkturalnie, prawda? To brzmi jako instrument. I teraz ci, którzy szczerze przeżywają, prawda, i mają to w sobie, nie chcą instrumentu, tylko chcą powiedzieć, prawda, ten, to oni to chowają. Dlatego muszą to schować, bo nie chcą być posądzeni, że no proszę, mówi Jan Paweł II, ja ukradł jajko sąsiadce, prawda? To znaczy, że jest ten moment, ale to jest moim zdaniem coś, co w którymś momencie jakby ten czas zostanie, się zmieni i wtedy jakby odżyje, że tak powiem, w rzeczywistości społecznej. Mam taką nadzieję, ten Jan Paweł II. To nie będzie za 4 lata, to będzie za lat 15, prawda? Bo to musi przejść no też musi przyjść nowe pokolenie, prawda, które to odczyta. Miłość warunkuje sprawiedliwość, prawda? Że nie ma budowy społecznej bez miłości, prawda? To jest przesłanie, jakby podstawa Ewangelii, prawda? No bo tego nikt z nas tego nie potrafi zrobić, prawda? Nie potrafi żyć miłością. Ale z kolei, jak tego w ogóle nie ma, prawda? Jak to w ogóle ucieka, no to zdarzenie partii rządzącej, prawda? Która uważa, że sprawiedliwość to jest coś, co jest jakimś bezwzględną normą, a to właśnie jest miłość jest bezwzględną normą, prawda? Bo bez tego to w ogóle nie ma po co, tak na dobrą sprawę. Po co budować bez miłości? 2 kwietnia 2005 miałem 40 lat i dużo wcześniej postanowiliśmy pojechać ze względu na Jana Pawła II. Pojechałem z Anią, czyli moją żoną, pojechaliśmy do Rzymu. Także przyjechaliśmy do Rzymu 2 kwietnia, nie wiem, o 12 czy 1, pojechaliśmy na plac Świętego Piotra. No i na tym placu już zostaliśmy przez ten, praktycznie rzecz biorąc, tydzień. Zero odruchów dziennikarskich. To znaczy w ogóle był czas, prawda, jakby wyłączony z życia. Znaczy to było tak, że byliśmy tam 2 kwietnia, byliśmy w nocy, byliśmy 3 kwietnia, byliśmy 4 kwietnia. Znaczy wszystkie te zdarzenia, prawda. Jak to nazwać? To nie, to były zdarzenia. Bo to było z innego świata, więc to nie można tak sobie łatwo tego opisywać. Potem przylecieliśmy do Polski i potem poszliśmy na mszę na plac Piłsudskiego. Postawiliśmy z dziećmi znicze przy Jana Pawła II przy ulicy. Potem pojechaliśmy do Krakowa i potem ja z Krakowa wróciłem do Rzymu razem ze środowiskiem, co było bardzo to powiem nie o tym, co wszyscy wiedzą, tylko o takiej obserwacji, mianowicie środowisko to była pierwsza grupa, którą wziął ze sobą Jan Paweł II, prawda? I jak patrzyłem, przyjechaliśmy do Rzymu, poszliśmy, znaleźliśmy taki fragment chodnika, prawda? Żeby tam spędzić noc. No jak zobaczyłem ci profesorowie, wszyscy ludzie, prawda, 60-70 lat i ich dzieci, ale dzieci to normalne, ale oni wyciągają termosy, karimatki, śpiwory, prawda, układają się. I dookoła jest ocean ludzi, którzy są, ten jest z Ameryki Południowej, ten jest z Portugalii, ten jest z Hiszpanii, ten jest z jakiegoś, jest po prostu ten. I pomyślałem sobie, że zaczął od grupy tych 10 osób, prawda? Powiedział, idźcie ze mną, weźmiemy kajak, pójdziemy w górę, ja wam opowiem jakby historię, powiem wam coś, prawda? To jest sytuacja. I potem miliard, prawda? Z tego się zrobił miliard, który poszedł i z tego miliarda, który poszedł 2, 3, 5 milionów, prawda, pomyślałem sobie, że przyjedziemy i będziemy tutaj, prawda, tego 8 kwietnia. Że to jest ta wielka pielgrzymka, czy ta wielka
duchowa przygoda miliarda ludzi na świecie. To nie jest, to jest miliard, to jest po prostu jedna piąta ludzkości, prawda? To było to najbardziej widoczne, prawda? I najbardziej namacalne, i najbardziej niesamowite, tak naprawdę. To znaczy, niesamowity był wiatr, który wiał na tym placu Świętego Piotra. To znaczy, od początku jeszcze nie było wiadomo, co on zrobi z Ewangelią. W ogóle nikt nie przypuszczał, że to jest, że ten, ale on miał w sobie ten, prawda, taki biblijny, prawda, nierozszyfrowany dla ucha, taki biblijny. Człowiek czasami sobie to robi, prawda, sam, prawda, ale on miał, bo tak było, miał ten biblijny, czy nawet. I nagle on trafił w tą Ewangelię, prawda, i nagle zaczął wertować tę Ewangelię, po prostu czytać, tak jak człowiek czyta. No znaczy, jakby bardziej namacalnych zdarzeń nie ma po prostu. Można sobie powiedzieć, wiatr wiał i zamknął książkę. Prawda? To tak sobie można powiedzieć, można, proszę bardzo, można. Prawda? Ale można też wypowiedzieć to drugie zdanie, prawda? Że to jest ten wiatr, który wiał i który mówił. I teraz, co człowiek weźmie z tej mowy, to już jest jego sprawa i właściwie to jest jego dusza, prawda? Jak głęboko potrafi tą księgę wpisać, którą wiatr na jego oczach, na grobie najważniejszego człowieka, którego znał, którego widział, co on z tym zrobi, z tym faktem? No to już jest sprawa każdego. Jeżeli Jan Paweł II nie jest święty, to kto jest, prawda? Że to trudno mi sobie wyobrazić, ilość osób, które się w Polsce i na świecie modli za sprawą Jana Pawła II, jest tak wielka, że to samo to przeświadczenie to jest dowód świętości, prawda? To, co zrobił, jest dowodem świętości. To, jak żył, to jest dowodem świętości. Przecież tego się nie da się powtórzyć w takim tym, ale jak było ciało w Bazylice Świętego Piotra, prawda? Weszliśmy do Bazyliki Świętego Piotra, potem oczywiście można było z boku sobie pomodlić się. Jak życie Jana Pawła II, kiedy człowiek się zastanawiał, prawda, nad życiem, nad, nie wiem, śmierć brata, śmierć matki, prawda? Wypadek w czasie wojny, prawda? I potem po kolei, prawda? To ono się układało na wybór, zamach, wszystko po kolei, prawda? Te wszystkie po kolei elementy. No to jest życie do kontemplacji, tak na dobrą sprawę. To jest życie, które jak się człowiek wtedy zastanawiał, bo teraz się nad tym nie zastanawiam, to po prostu się układało w taki wzór jakiegoś czegoś tak nadzwyczajnego, prawda? Co jest święte, prawda? To życie było święte i ten człowiek był święty.